Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Kontrolowana. Dzień dobry, panie prezesie, witam. Dzień dobry, witam. Jaka powinna być i czy w ogóle nasza reakcja na to, co się wydarzyło w Tunisie, na ten zamach? Żadna. To są prywatne osoby, pojechały. To nie zostały zaatakowane jako Polacy, tylko po prostu zapadli na grupę turystów i reakcja polska żadna nie powinna być. A już na przykład skandalem jest robienie sobie kampanii prezydenckiej na tym, że my tutaj, prawda, przerywamy. No to jest publicity, to jest robienie sobie kampanii prezydenckiej na ciałach ludzi. Ale czy Polska się zachowała właściwie, mówię o rządzie, wysyłając samolot, lekarzy, psychologów, urzędników? Ja nie rozumiem dlaczego. Jak zginął człowiek w Legionowie, zginął człowiek w Sosnowcu, prawda? Dlaczego wtedy pan Duda nie przerwał kampanii, prawda? Dlaczego zabicie kogoś w Tunisie jest ważniejsze niż w Sosnowcu czy w Legionowie? A ja pytam o premier Kopacz, która wysyła samolot rządowy, o to pytam. Czy no to jest właściwa reakcja polskiego rządu? Moim zdaniem jest to reakcja również propagandowa, no ale to już trudno krytykować kogoś, kto tam stara się nieść pomoc, prawda? A mówiłby pan tak samo, gdyby na przykład ktoś z pańskiej rodziny był tam w Tunisie? Dokładnie tak samo bym mówił. Czasami sobie musicie radzić. Jak pojechaliście, to wasza sprawa. To nie może być tak, że jeżeli ludzie wyjeżdżają gdzieś za granicę, to ten, ja oczywiście, gdyby to był atak na Polaków, to wtedy Polska ma zareagować. Gdybym ja był prezydentem i załóżmy, ktoś zagroził Polsce, mówił, że nominy z Polsce, to wtedy ja reagował z całą siłą, prawda, jaką się tylko da. Natomiast ja przypominam, że chciałem 2 lata temu wysłać ochotników do Syrii, żeby walczyli po stronie prezydenta Bashara al-Assada przeciwko właśnie temu kalifatowi arabskiemu. To trzeba było zniszczyć w zarodku. No dobrze, a jak się nie zniszczyło w zarodku, to co dzisiaj świat w ogóle może zrobić? I czy robi cokolwiek w tej walce z państwem islamskim? Owszem, robi cokolwiek. Pytałem się, byłem w Brukseli, przyjechał do nas premier Libanu i pytałem się go, skąd oni mają pieniądze? Podobno ze sprzedaży ropy naftowej, którą zdobyli w Kirkuku. Kto od nich kupuje tę broń? Amerykanie. Czyli robi się, ale że się pomaga, jak pan mówi. Oczywiście, przepraszam bardzo, Amerykanie dali jeszcze ostatnio, chyba 2 tygodnie temu, przesłali jeszcze transport broni do tak zwanej demokratycznej tam armii Libanu. Cała ta broń trafiła do ręki, w ręce kalifatu. No dobrze, ale to co w takim razie zrobić? Tak czekać i patrzeć, jak nas pozabijają? Nie, no zaatakować, no po prostu kalifat. I to przecież przypominam, że co to jest dla kilku państw zachodnich ze Stanami na czele, żeby to zniszczyć. Oni nie poślą ludzi zbrojnych, przede wszystkim dlatego, że oni chcą obalić reżim Bashara al-Assada i to jest dogmat. Trzeba obalić Bashara al-Assada, bo to jest sojusznik Rosji, prawda? Trzeba było obalić, oderwać Kosowo od Syrii, bo Serbia jest sojusznikiem Rosji. Jest to tego typu działanie, a to, że giną chrześcijanie, alawici, prawda, nawet szyici, mordowani przez tych wojowników kalifatu, to nikogo nie interesuje. Ale chce pan znowu polskich żołnierzy wysyłać na wojnę? Ja jestem zwolennikiem, że chcę mieć armię zawodową, tak powiem, zawodową. Nie ludzi, którzy idą do armii, jak teraz jest często. Jest zawodowa. Nie, ale w tej chwili idą ludzie, bo obiecują im emerytury wcześniejsze. I podejrzewam, że 3/4 żołnierzy, dlatego jest tylko w wojsku, że tam dają emerytury wcześniejsze, jest żadna gwarancja, że żadnej wojny nie będzie. Natomiast ja chcę mieć w wojsku ludzi, którzy chcą, jak na wiadomość, że jest wojna w Iraku, to mamy połowa tych ludzi ma stanąć do góry, wyślijcie nas tam, bo chcemy walczyć, bo ja chcę mieć w wojsku ludzi, którzy chcą strzelać, zabijać i ryzykować oczywiście własne życie. To znaczy, że musimy więcej wydawać na takich ludzi, tak? Dlaczego? Oni muszą też zarabiać, żeby chcieli... Ale za to nie obiecujemy im emerytury. Nie, dlaczego? Oni chcą walczyć, oni lubią. Teraz oni chodzą, czesą po ulicach nosząc kije bejsbolowe. Czy ktoś im za to płaci? Pan mówi o takich tak zwanych pseudokibicach, tak? I myśli pan, że to są dobrzy kandydaci do wojska? Dlaczego pseudokibicach? Kibicach? Myślę, że część z nich... Jeśli ktoś idzie po to, żeby się tłuc, to wydaje mi się, że to nie kibic. Myślę, że część z nich jest dobrymi kandydatami do wojska. A my powinniśmy przywracać tę służbę taką zasadniczą, wojskową też? Nie, ale każdy... Na Litwie właśnie na 5 lat przywracają. Nie, oczywiście, że nie. Natomiast każdy młody chłopak w wieku 14, 15, powinien, 16 powinien pójść do jednostki, nauczyć się strzelać z pistoletu, żeby potem móc w domu mieć pistolet i zabić. A pan był w wojsku w młodości? Tam, ja byłem, no, oczywiście przy szkoleniu wojskowym, byłem kilka miesięcy. Dobrze pan to wspomina? Tak. Bo ja pamiętam, że młodzież wtedy nie wspominała tego najlepiej i uciekała jak się tylko da od tego wojska. No więc dlatego w wojsku nam są potrzebni tacy, którzy nie uciekają z wojska. Mhm.
Myślę tak, że... Nawiasem mówiąc, chcę powiedzieć pani, że to było bardzo głupie wojsko. Na przykład była lekcja o noktowizorach, prawda? Kazano nam przywieźć skrzynię, z taką dużą z drugiego pięta, przynieśliśmy skrzynię, był wykład o noktowizorach, potem skrzynię nie otwarto, bo to jest tajna tajemnica państwowa i odnoszono na górę, więc to było wojsko dość śmieszne. Tak, ja to pamiętam, raczej maski przeciwgazowe na takich szkoleniach, ale w szkole. Teraz nawet podobno wszyscy mogą być wezwani na szkolenia. To jest dobrze, żebyśmy tacy byli wszyscy przeszkoleni? To jest dziwna sprawa. W tej chwili są dwa zupełnie odrębne trendy. Jedni zwalniają 15 tysięcy żołnierzy, zwalniają, a drudzy domagają się zwiększenia wydatków na wojsko. Ja wiem, dlaczego chce się zwiększać wydatki na wojsko. Po prostu chce się brać łapówki za dostawę sprzętu, bo to o to chodzi, prawda? Jeżeli zwiększamy wydatki na zakup sprzętu, a zwalniamy 15 tysięcy żołnierzy, no to chodzi o to, żeby brać łapówki za zakup sprzętu. Właśnie my chyba coraz więcej tego sprzętu chcemy kupować. To jest dobry kierunek. Teraz nawet od Amerykanów chcemy kupować tomahawki. Tak, na całym świecie jest tendencja do brania łapówek za wszystko, bo wojsko do niczego nie służyło, przynajmniej do niejawna, prawda? A to jak się zbrajać? A co do tomahawków, no nie było żadnego zagrożenia do tej pory, prawda? Natomiast chcę zwrócić uwagę, że w Ameryce są potężne siły, które prą do wojny. Ja nie mówię tam, że kontekst zbrojeniowy, to jest jedna para kaloszy. Generałowie, prawda, chcą wojny, wiadomo, finansiści tam chcą, bo to ukryje się katastrofalny stan funduszy. Ale jest jedna siła potężna, taka z reguły neokonserwatyści. Rozsądni ludzie, oni myślą tak. Zbudowaliśmy najpotężniejszą armię świata. Ona może walczyć z 38 państwami naraz, łącznie. Wdaliśmy na to 14 biliardów tych dolarów, tak? I teraz tego długo nie utrzymamy, bo państwo jest zadłużone, a Chiny za 7 lat będą potężniejsze od nas. Trzeba zrobić wojnę teraz, póki jeszcze Chińczycy nie mogą stanąć. Ale te ostatnie doświadczenia to akurat nie były wcale dla Amerykanów takie dobre. W różnych miejscach na świecie te ich wojny to tak się kiepsko kończyły. No więc tak, ale pieniądze wydane są realne. Proszę zwrócić uwagę, że Amerykanie jak trzeba to wynajmują prywatnych najemników z Blackwater czy czegoś takiego, prawda? Bo one się sprawują lepiej od wojsk poborowych czy tam dowódniczych. To jest prawda. Armia państwowa jest zła, lepsze są armie prywatne. Ale to nie tylko mamy tu problem z państwem islamskim, mamy też problem w jakimś sensie z Rosją, choć pan mówi, że zazwyczaj jak słyszę pańskie wywiady, że nie mamy. Trochę nas tu straszą w koło i armią, i mobilizacją. No tak, ale powtarzam jeszcze raz, to tylko i wyłącznie na komendę Amerykanów. Polska nie ma żadnych konfliktów z Rosją, Rosja nie ma żadnych pretensji terytorialnych do Polski. Na razie. No, jakich możemy mieć pretensje terytorialne do Polski, to my możemy mieć ewentualnie. Natomiast do Polski ma pretensje Ukraina. Przypominam, że na Ukrainie są bardzo silne głosy domagające się zasania, prawda, aż po Tarnów, to są ziemie ukraińskie. No i drugie państwo. W każdym państwie, bo pan dobrze, tak, że takie głosy różne się pojawiają ale jest poważniejsze państwo, mianowicie jest państwo naszej zachodniej granicy, które do tej pory nie podpisało z nami traktatu pokojowego. Przypominam, że Rosja nie ma podpisanego traktatu z Japonią z uwagi na Kurylę i Niemcy odmówiły podpisania traktatu pokojowego z Polską. Niech pani sobie odpowie na pytanie, dlaczego Niemcy odmawiają podpisania traktatu pokojowego z Polską. Czy może ja się mniej orientuję na ten temat, ale z tego co wiem, to my mamy odpowiednie umowy, które... Nie ma żadnego traktatu pokojowego z Niemcami. Do tej pory technicznie jesteśmy z Niemcami w stanie wojny. Dobrze, panie prezesie, dlaczego pan nas tutaj straszy, że wybory zostaną sfałszowane? Mówi pan o jesiennych, a te prezydenckie też zostaną w Polsce sfałszowane? Nie, prezydenckie to się trudno fałszuje. Ale rozumiem, że się fałszuje, tak? No, to jest oczywiste, mogę pani powiedzieć. Ale to dla mnie to jest kompletnie nieoczywiste. Dlaczego oczywiste? Że wybory ktoś fałszuje? No, oczywiste, że są fałszywe. Proszę panią, no, już poprzednie wybory, proszę pamiętać, pokazywano dokładnie mapy. Była wyraźna różnica i to gigantyczna różnica na granicach województwa, z czego wynika, że to nie nastroje ludności, tylko po prostu komisje w tym województwie są opanowane przez ludzi, którzy mają technikę fałszowania wyborów. No, to jest oczywiste dla każdego. Czyli to są zwolennicy, ci fałszerze? No, tam to akurat korzystało na tym PSL. Oczywiście, być może jakiś sponsor rosyjski, prawda, na polecenie PSL-u fałszuje na koniec PSL-u, ja nie skażę PSL-u. To nie jest takie mówienie, bo oto, nie wiem, dostaje pan wynik nie taki, jakby sobie pan życzył. No to zawsze jest tak, można powiedzieć, że wybory zostały sfałszowane. Proszę panią, ja w każdych wyborach, czy to będzie UPR, czy KNP, czy kolwiek, tak, dostajemy sygnały od ludzi takie. Kilkanaście z Polski idzie. Głosowaliśmy na pana z całą rodziną. Rano tam wyniki, 0 głosów na pańską partię. I takie coś wychodzi na jaw tylko wtedy, jak jest 0 głosów. Jak komisja przedobrzy i zepsuje głosy do zera. Natomiast jak zostanie tam 5 głosów, a głosowało na nas 30 osób,
to wtedy nikt tego nie... Skąd taka pewność, że oni głosowali? Może kłamią? Może tak się tak, specjalnie, tak, i specjalnie dzwonią do nas nieznane nam osoby, żeby powiedzieć, że... Nie wiem, ale panie prezesie, dlaczego Paweł Kukiz teraz w tych sondażach ma coraz lepsze wyniki? No, bo ludzie mają dosyć obecnego reżimu. No dobrze, ale właśnie ktoś nawet napisał, że wcześniej to głosowali na Palikota, potem na pana, a teraz sobie znaleźli nowego jakby przedstawiciela Pawła Kukiza. Bardzo dobrze, no, być może się uda obalić ten reżim. Naprawdę, to jest tak obrzydliwy reżim, jakim żyjemy. On jest bogaty, oczywiście nikt głodu nie umiera, nie warto, nie dajmy się zwariować, że jest nam naprawdę źle, oczywiście, prawda, ale to jest reżim niewolniczy, to jest reżim, w którym ja nie mogę pójść nawet, wie pani, do apteki, żeby lekarstwa sobie kupić bez recepty. Traktuje się mnie jak idiotę kompletnego, w którym ja nie mogę zdecydować, czego się uczy moje dziecko w szkole. Widzi pani, jeżeli ja mam sukę, suka ma szczeniaki, to kto decyduje o tym, jak je zaszczepić? Suka czy jej właściciel? I właściciel. Jak pani ma dziecko, to kto decyduje o tym, czy je zaszczepić? Pani czy pani właściciel? Pani jest tylko niewolnicą w tym rozumieniu. Pani dzieci nie są pani dziećmi. Ja już nie czuję się niewolnicą, ale to jest właśnie, może kwestia, każdy indywidualnie odczuwa. No, jak powiedział Paweł Jasienica w takiej książeczce Rozmawiania Wojny Domowej, najbardziej liberalna republika współczesna wydawałaby się człowiekowi sprzed rewolucji francuskiej jednym wielkim domem niewoli. Stary porządek był wręcz naszpikowany nieznanymi dzisiaj wolnościami. Rozumiem, ale znaczy te pańskie jakby opinie, liberalne podejście do wielu rzeczy, pan to głosi od zawsze i wszyscy, którzy jakby to śledzą, to słyszą, ale może Polacy po prostu, pan to nazywa niewolnikami, może chcą być niewolnikami, może nie chcą być wolni, tak, no, bardzo tacy może jesteśmy. Tak, oczywiście, większość ludzi lubi status niewolnika, oczywiście, że lubi. Znaczy inaczej to nazywają, ale tylko, no, niech oczywiście, będzie. Tak, tylko, że dlaczego narzucają reszcie? Zawsze tak było, że część ludzi chciała być niewolnikami, ale z tego powodu reszta nie było demokracji, czyli ta większość nie mogła narzucić swoich reguł zachowania reszcie. Dobrze, panie prezesie, ale właściwie dlaczego pan chce być prezydentem Rzeczpospolitej? Czy pan w ogóle chce? Żeby zniszczyć socjalizm, oczywiście. Jaki socjalizm? Co pan by zniszczył? No, zasiłki dla niepełnosprawnych, dla bezrobotnych? Co jeszcze by pan oczywiście zniszczył? Oczywiście trzeba zniszczyć zasiłki dla bezrobotnych. No jak to może być? Jak to może być w państwie, w którym człowiek, który pracuje, jest karany przy pomocy podatku dochodowego, to jest grzywna po prostu na pracę. Jeżeli pracuje dwa razy lepiej, płacę dwa razy większą grzywnę. Jeśli pracuje, jest podatek progresywny, to jak pracuje dwa razy lepiej, płacę cztery razy większą grzywnę. A człowiek, który nie pracuje, jest nagradzany. Ludzie pytają, czemu jest takie bezrobocie w Polsce. Ja się pytam, dlaczego w ogóle się ktokolwiek pracuje? Przy tym systemie, w którym karany jest ten, kto pracuje, a nagrany jest ten, kto nie pracuje. Nie pracuje, w jakiejś części pewnie na własną prośbę nie pracuje, ale część ale nie wszystko, pracuje, ale szczególnie młodzież, bo nie ma pracy. Nie ma właśnie dlatego, że są podatki dochodowe. Jeżeli jest podatek dochodowy i ludzie są karani za pracę, to oczywiście pracy nie ma. Ja rozmawiałem w Ministerstwie Finansów i powiem tak. Ma pan, dlaczego jest taka ogromna akcyza od alkoholu? Żeby ludzie nie pili. A podatek dochodowy jest od tego, żeby ludzie nie pracowali, tak? No chyba nie dokładnie tak. Dokładnie tak, proszę pani. Tylko rządzą nami idioci. Niech pani przyjmie wiadomości. Żyjemy w demokracji. W demokracji rację ma większość. Głupich jest więcej niż mądrych. I oni wybierają takich ludzi, jakich wybierają. Ale myśli pan, że to jest w porządku, jak pan tak ludzi obraża? Że to jest, na tym pan wygra coś? Znaczy, ja pani powiem. Demokraci, ci wszyscy tam to rządzą w tej chwili, PO, PiS i tak dalej, oni ludzi uważają za kompletnych idiotów i mają rację, bo skoro oni na nich głosują, znaczy są idioci, prawda? Oni mają rację, mają dowód, że są to idioci. Znaczy, tylko ci mądrzy, którzy głosują na pana? Ja tylko mówię, co uważa pan Duda, pan Kaczyński, prawda, pan Tusk, pani Kopacz i tak dalej. Oni słusznie uważają ludzi za idiotów, skoro na nich głosują. Mimo tego wszystkiego, jak się ich traktuje, jak się ich okrada, rabuje z pieniędzy, akurat emerytów obrabowano tam 7 lat, prawda, kobiety zwłaszcza. A mimo to ludzie na nich głosują. Znaczy, są to idioci, prawda, to jest oczywiste. Także to trzeba zrozumieć. Demokracja to są rządy, to jest tyrania większości. A głupich jest więcej niż mądrych, no prosta sprawa, nie? A myśli pan, że taka osoba jak pan, czyli zwolennik Władimira Putina, ma szansę dostać dobry wynik w wyborach w Polsce? Proszę panią, ja nie jestem zwolennikiem Władimira Putina. Władimira, bo ja mówię po polsku, a nie po rosyjsku, jak pani. I proszę panią, natomiast ja uważam, że dla Rosji jest to bardzo dobry prezydent. On jest kochany w Rosji, ma ogromne poparcie w Rosji. Dla nas też to jest dobry prezydent naszego sąsiedniego kraju? No, zrobił dla nas jedną wspaniałą rzecz. Dzięki jego działalności Ukraińcy zaczęli nienawidzić Rosji. I to jest dla nas bardzo dobre. Dziękuję bardzo za rozmowę i za wizytę w studiu. Dziękuję. Rozmowa kontrolowana. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.